Egzamin wstępny z gimnastyki składa się z trzech przyrządów. Są to układ ćwiczeń wolnych, skok przez skrzynię oraz drążek. Układ ćwiczeń wolnych jest jednakowy dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Składa się z czterech elementów: przewrotu w przód do przysiadu podpartego, przewrotu w tył do przysiadu podpartego, przerzutu bokiem oraz stania na rękach przy drabinkach. Przy ocenie elementów zwracamy uwagę na technikę oraz jakość wykonania ćwiczenia. Skok przez skrzynię składa się z rozbiegu, odbicia z odskoczni, pierwszej fazy lotu, dochwytu i odbicia ramion ze skrzyni, drugiej fazy lotu oraz lądowania. U kobiet skrzynia ustawiona jest wszerz do rozbiegu, u panów wzdłuż. Na drążku wykonujemy wymyk ze zwisu poprzez podciągnięcie, wznos nóg do góry i przejście do podporu przodem, następnie odmyk z powrotem do zwisu. Podobnie u kobiet wykonujemy wymyk z odbicia, jednonóż na żerdzi ustawionej na wysokości klatki piersiowej.